Liczę. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień Jeszcze dobry. sprawdzę, czy nas widać, czy nas słychać. Tutaj otworzę w grupie. Tak, cały czas mam informację, że transmisja się powinna rozpocząć. O, widzę, że się rozpoczęła. Jesteśmy już na żywo. Okej, bardzo się cieszę. W takim razie. Czekaj, czy my tutaj możemy pokazać tą agendę? Bo ja tutaj, tak, możemy pokazać komentarze. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Show. Agenda. Mogę. O, słychać! Cześć, Małgosiu, bardzo się cieszę, że jesteś i że nam potwierdzasz, że słychać. Dobrze, to może się przedstawimy na początek. No, mnie znacie, dziewczyny. Nazywam się Asia Baranowska, coachowam na własnych zasadach, a dzisiaj moim gościem jest Marysia Nowak-Szabat, która jest super terapeutką ajurwedyjską i sama korzystam z jej wsparcia. Ale może najpierw, dlaczego w ogóle ją tutaj zaprosiłam? W ogóle skąd ona się tutaj wzięła u nas w grupie? A mianowicie. To jest tematem, zainspirowało mnie to, co jest tematem tego miesiąca, czyli odzyskiwanie swojego życia dla siebie. I nie wiem, czy pamiętacie, na poprzednim webinarze czytałam fragment takiej książki, w której w tym fragmencie było coś w stylu, że jesteśmy odpowiedzialne za swoje życie i za takie swoje życie, które mruczy sobie spokojnie gdzieś tam wewnątrz nas i sobie żyje. I że to jest po prostu nasze życie. A jak sobie myślę o naszym życiu i o tym czymś, co tak mruczy, to widzę takiego kota, który też potrzebuje naszej uwagi i naszej opieki. I pytanie, jak my dajemy tą uwagę i tą opiekę i jak my rzeczywiście no jesteśmy też dobre dla siebie w tym wszystkim, tak? Jak się zajmujemy tym wszystkim, czym zostałyśmy obdarowane, bo tak naprawdę z drugiej strony, prawda, to co widać u nas w grupie, bywamy sfrustrowane, bywamy zmęczone, aż przemęczone, oddajemy wszystko innym, prawda? Czujemy się często nieważne w tym, czujemy się małe, czyli robimy coś takiego zupełnie innego. I tak jak z Marysią, przygotowując się do tego live'a, rozmawiałyśmy, to, że jak się czujemy takie nieważne, to znajdujemy się nagle na piątym czy siódmym miejscu w kolejności ważności. Marysia, daj znać, że kimnij głową albo coś, żebym wiedziała, że jesteś. Tak, ci cały czas. Bo zastanawiam się, czy wszystko dobrze z internetem, jak taka jesteś strasznie ważna i w innej pozycji. Skupiona jestem, słucham. Słuchasz. No i nagle się okazuje, że jesteśmy tak przemęczone, że nie wiem, zaczyna się jakiś stan chorobowy. To tyle tytułem wstępu, dlatego tutaj jesteśmy i jeszcze w tym tygodniu będę dawać Wam informacje, będą się pojawiać kolejne live'y w grupie z różnymi innymi osobami, właśnie w temacie odzyskiwania swojego życia dla siebie w różnych aspektach. No ale tak jak mówiłyśmy z Marysią, jeśli jest zdrowie, to jest wszystko, jeśli nie ma zdrowia, to nie ma nic. No i teraz tak, Marysia, powiedz najpierw kilka słów od siebie, zanim przejdziemy dalej. Na początek bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć trochę o Ajurwedzie z perspektywy mamy i dla mam, bo myślę, że akurat dla nas mam ta wiedza może zdziałać bardzo dużo dobrego. Ja na co dzień pomagam ludziom skorzystać z Ajurwedy. Ajurweda, jak wiesz albo nie, jest medycyną, która liczy sobie około 5000 lat, jest bardzo starym, sprawdzonym systemem medycznym, który dociera do nas w tych czasach współczesnych chyba przede wszystkim dlatego, że medycyna konwencjonalna nie zawsze potrafi poradzić sobie z ogromem dolegliwości, które mamy, a które jeszcze się nie doczekały diagnozy. Jeszcze nie da się tego nazwać, nie wiem, zapaleniem, jakimś tam guzem, czy jakimś jeszcze innym przewlekłym stanem, ale już ty, ja, czy nie wiem, dziesiątki tysięcy innych kobiet czują, że ich stan nie jest stanem dobrym, nie jest stanem idealnym, że nie są w sosie, że nie są w formie. I tutaj z pomocą przychodzi Ajurweda, która ma bardzo taki precyzyjny sposób obserwowania tego stanu, w jakim się znajdujemy dzień po dniu, godzina po godzinie i przynosi konkretne, praktyczne sposoby na poprawienie swojego samopoczucia, na poprawienie swojego zdrowia. A moją rolą i moją pracą jest to, żeby pomóc przede wszystkim kobietom skorzystać z tej wiedzy, bo mimo tego, że Ajurweda jest prosta, to jakoś tak się składa, że książki na temat Ajurwedy są trudne do zrozumienia, nawet dla mnie, chociaż siedzę w tym temacie już z 10 lat, albo nawet więcej niż 10 lat,
to najlepiej i najwięcej uczę się wtedy, kiedy mogę słuchać ludzi, którzy rzeczywiście żyją i obcują i uczą tego właśnie na żywo w takiej relacji jak dzisiaj, czyli w trakcie rozmowy po prostu po ludzku. Mhm. To, co jest dla mnie też ważne w tym, jak Marysia w ogóle pracuje i jak przekazuje tą wiedzę, to, że jest bardzo wyrozumiała i taka pełna, to słowo takie, które ostatnio właśnie w tej prezentacji widziałam, nie szacunku, nie wrażliwości, wyrozumiałości, jakie jest to słowo, Marysia? Pamiętasz? Takie współczucia. Tak? To trudne słowo, którego zapominam. Trudne słowo dla mamy. Tak. Szczególnie współczucia dla siebie, to jest chyba bardzo trudne słowo dla mamy. A Marysia też jest mamą dwójki maluchów i tak jak często ja słyszę, no dobrze, no ale kiedy ja jeszcze się zajmę Ayurvedą, nie mam na to czasu, nie mam czasu w ogóle, nie wiem, nie użyjmy tego hasła, nie wiem, zadbać o siebie, nie mam czasu ugotować specjalnie dla siebie jedzenia, no bo przecież, nie wiem, dzieci chorują, gdzie to wszystko jakby nie działa tak jak należy. I słuchajcie, też taka mała dygresja teraz, jak nas słuchacie teraz i oglądacie, to jeśli tylko wam się pojawia jakieś pytanie, komentarz, to piszcie, żebyśmy wiedziały, że wy jesteście, to po pierwsze. I też jestem ciekawa w ogóle tak na początek, co was przyciągnęło na tego live'a, no bo jest środek dnia, 12 w południe, 12 osób nas ogląda, prawda, i na ten moment, i po coś tutaj przyszłyście, coś, jakieś hasło, coś was zainteresowało, więc jestem bardzo ciekawa, co to konkretnie było. Jeśli w trakcie naszej rozmowy wam przyjdzie coś do głowy, to dawajcie znać, pod koniec też będzie taki moment, żeby, mam nadzieję, na kilka pytań odpowiedzieć. Natomiast Marysia, właśnie jak to u ciebie jest, jak ty dajesz radę? Jeszcze, no wiadomo, żonglujesz, jak to każda mama, pracujesz, Marysia wypuszcza chyba trzeci czy czwarty kurs online'owy w ciągu ostatniego pół roku w tym momencie. Masz indywidualnych konsultacje we Wrocławiu. Ta dwójka maluchów, trzyletnia Jagódka i roczny Kazik, no męża, dom na głowie i jak? Jeszcze Ayurveda na głowie. No właśnie, i jak? Chyba właśnie nadając priorytet sobie i swojemu zdrowiu. Myślę, że w ogóle nic nie byłoby możliwe w moim życiu, gdybym się nie zaczęła każdego dnia od zajmowania się sobą. Na tyle oczywiście, na ile to jest możliwe. Bo rzeczywiście to życie jest pełne wyzwań. Kazik ma za parę dni kończy roczek, ma bardzo donośny głos i jest takim małym mężczyzną, który ma swoje zdanie i jeśli mu się coś nie podoba, to głośno krzyczy, a mamy sąsiadkę na dole, której się to nie podoba. Więc też wyobraź sobie taki jeden kawałek układanki. Później jest Jagódka, trzyletnia Jagódka, która naprawdę ma temperament po mamusi, czyli jest bardzo taka bystra, błyskotliwa, ale też szybko się irytuje. I jak coś nie wychodzi i tak jakby chciała, to wpada w różne takie swoje stany, z których trudno wyjść. Do tego jest mój mąż i jestem ja i oczywiście jest dom, który akurat tak jest taką ma architekturę, że bardzo szybko robi się w nim bałagan. Po prostu jak dzieci się zaczynają bawić, to nie wiadomo, gdzie się ten bałagan zaczyna, a gdzie się kończy. I myślę, że w tym wszystkim parę takich nawyków, które pewnie też rozwinęliśmy w sobie z mężem jako rodzina, zanim dzieci przyszły na świat, a potem je jakby odnowiliśmy, że tak powiem, już jak one przyszły. Najpierw jak przyszła Jagoda, a potem jak przyszedł Kazik. I te nawyki, to jest, zaczynając od końca, pierwszy podstawowy jest taki, że choćby się nie wiem co działo, idziemy spać po 22. Teraz czasem to jest 22:06, 5. Ja w ogóle mam taką godzinę zero i mam ją od 15-20 lat, jeszcze dawno temu, zanim wiedziałam, czym jest Ayurveda i zanim się dowiedziałam, że Ayurveda radzi chodzić spać o 22, tylko o 22 bywałam. No i czasem to był koncert, czasem to było łapanie stopa przy ruchliwej drodze z Krakowa do Katowic. Potrafiłam zasnąć w najdziwniejszych miejscach, co jest źródłem niekończących się anegdot na mój temat. No a potem okazało się, że rzeczywiście słucham swojej naturalnej intuicji i dzięki Bogu ten dobry nawyk mi został. I rzeczywiście chodzimy spać czasem tuż po 22, czasem nie wiem, w pół do, czasem przed 23, jak wtedy, kiedy nie wiem, oglądamy Masterchefa, tak jak wczoraj na przykład wyszedł poniedziałkowy odcinek i oglądamy z mężem ten program, ale co, wiemy, że ja wiem, że od tego, czy się wyśpię, od tego, jak głęboko będzie ten mój sen, zależy to, jak ja rano wstanę. A ponieważ Kazik w nocy budzi się jeszcze z 5 czy 4 razy, to tak w ogóle mój sen to już od roku nie jest tak regenerujący, jakbym chciała, ale mogę zwiększyć szansę na to, że będę w dobrej formie, chodząc spać odpowiednio wcześnie. No i to jest tak naprawdę początek jutra. To już dzisiaj
od tego, o której pójdę spać, decyduje się to, w jakim stanie ja jutro wstanę i czy będę musiała zaczynać od mocnej herbaty, kawy, czy nie wiem, od czego tam jeszcze ludzie zaczynają, żeby się obudzić, czy wystarczy po prostu szklanka ciepłej wody, a potem jakieś ciepłe śniadanie i zacznę działać. No i tak mogłybyśmy chodzić przez cały dzień i mogłabym Wam opowiadać jeszcze o milionach takich małych, drobnych rzeczy, bo w sumie do tego się sprowadza Ajurweda. Bardzo ładnie się to nazywa takim sanskryckim słowem dinacharya, które ja osobiście bardzo lubię, lubię to brzmienie, a jest to nic innego jak po prostu praktykowanie dobrego zdrowia dzień po dniu za pomocą serii małych, drobnych, prostych nawyków, które się opierają na naszej decyzji, że chcę tak, a nie chcę tak. No właśnie, to jest w ogóle też ciekawy pomysł na to, żeby po prostu nagrać takie wideo o tym, jak Marysia nam opowiada, jak wygląda jej dzień, od czego ona zaczyna, co ma w środku, co ma wieczorem, bo chyba na niczym tak dobrze się nie uczymy, jak na tym, na modelowaniu, gdyby tak. Marysia chciała nas oczywiście wpuścić do swojego życia trochę, tak. Ale pomysł mi przyszedł do głowy, bo... Tak. Okej, to co mnie uderzyło i to był taki moment dla mnie takiego otrząśnięcia, może ja jestem taką osobą, której jakieś fakty, jakieś takie rzeczy bardzo przemawiają, tutaj mój mózg kocha fakty i jakieś skomplikowane, bardzo naukowe słowa, badania i takie rzeczy, no tak, tak mam, to, że Ajurweda ma takie 6 kroków między zdrowiem a chorobą i że to nie jest tak, że najpierw jesteśmy zdrowi, a potem następnego dnia nagle jesteśmy chorzy, bo to trochę chyba tak my myślimy, w zachodnim świecie, że jak nie jestem chora, czyli nie mam, nie wiem, 40 stopni gorączki i jestem obłożnie, w zasadzie to też miałam problem zawsze ze zdecydowaniem, czy już jestem chora, skoro mam tylko 37 stopni i katar, to już jestem na tyle chora, żeby, nie wiem, leżeć w łóżku, tak? Co mam robić, w jakim stadium? Żeby nie wyjść, że jestem hipochondryczką, a z drugiej strony jeszcze jest to, że mama wszystko może i ze wszystkim daje radę, niezależnie od tego, czy ma katar, czy nie ma kataru, tak, są te reklamy, które mówią o tym, że mama nie może sobie wziąć wolnego, więc musi sobie wziąć Nurofen, czy tam inny środek odpowiedni. No dobrze, a usłyszałam, że w Ajurwedzie mamy te 6 kroków. I jakie one są? Tak, i to jest w ogóle bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Was, które jesteście tutaj dzisiaj i być może macie już jakieś dolegliwości, objawy, na które Wasz lekarz rozkłada ręce, mąż nie rozumie, przyjaciółka może tam kiwa głową, jak ma podobną sytuację i podobnie, nie wiem, nie wysypia się, nie może się skoncentrować, coś ją pobolewa, ma lekkie wzdęcia albo nieregularne wypróżnienia, różne drobne, upierdliwe, uciążliwe dolegliwości, które się jeszcze nie doczekały nazwy. Ajurweda podchodzi do tego tematu inaczej, mówiąc, że to przejście pomiędzy zdrowiem a chorobą ma właśnie 6 stadium, 6 kroków. I cała sztuka polega na tym, żeby obserwować te drobne sygnały, jakie ciało do nas wysyła i w porę wkraczać do akcji i podejmować również drobne działania, które bardzo szybko przynoszą rezultaty, bo właściwie medycyna konwencjonalna, taka jaką znamy, taka jakiej się lekarze uczą tyle lat i jeszcze więcej, to wkracza do akcji dopiero na poziomie 4, czyli wtedy, kiedy już są rzeczywiście objawy, nie wiem, coś wyrosło, coś się zatkało, coś miało wyjść, nie wychodzi, coś miało być ciepłe, a jest zimne i wtedy dopiero lekarz mówi, aha, a pani ma tu, nie wiem, zakrzepice żyły jakieś, albo ma pani guz gdzieś tam, albo ma pani stan zapalny w żołądku. Natomiast dużo wcześniej te wszystkie takie drobne kawałki właśnie Ajurweda jest w stanie poskładać w jakąś sensowną całość i powiedzieć, słuchaj, to dlatego, że to, to i tamto i teraz możesz zrobić to, to i tamto. I wtedy na tych pierwszych 3 etapach, kiedy rzeczywiście wyczulisz się na te sygnały, które twoje ciało ci wysyła, to te proste receptury ajurwedyjskie dotyczące dbania o siebie poprzez ruch, ciało, picie, nie wiem, odpoczynek, bardzo szybko działają. Ten błąd, który często popełniają ludzie, jest taki, że przychodzą do mnie na 4. albo 5. stadium, kiedy już rzeczywiście mają poważną diagnozę, jak ja to mówię, z brodą, chorują od 10 lat, mają już dość łażenia po lekarzach i wtedy chcą, żeby te proste kroki przywróciły im zdrowie. No i wtedy te proste kroki są punktem wyjścia, ale ponieważ sytuacja zabrnęła już za daleko, wtedy trzeba trochę intensywniejszych środków. Ale na tych wcześniejszych poziomach naprawdę takie drobne, że tak powiem, modyfikacje w sposobie życia, w stylu życia przynoszą ogromne efekty.
Zresztą jakbym Ci to miała powiedzieć na konkrecie, Asia, Tobie jako mamie i innym mamom, które są dzisiaj z nami, to przecież każda z nas widzi to, kiedy dziecko jest trochę niewyraźne, zanim się rozchoruje. Zazwyczaj nie czekamy, aż ono już będzie, nie wiem, miało 39 stopni i kaszel taki, który brzmi jak sanatorium gruźników. Chociaż u dzieci to też jest inna sprawa, dużo szybciej rozwija się choroba i czasem te przejścia są rzeczywiście gwałtowne, ale z reguły widzimy, no nie? Dziecko jakoś trochę gorzeje, marudzi przy śniadaniu, nie wiem, nie chce ubrać bucików, płacze, bo w ogóle rajstopki się przerzuciły na drugą stronę i dzień później albo dwa dni później okazuje się, że jest chore. I u nas podobnie jest cała masa takich sygnałów, na przykład takich, że no całe życie wysypiałam się, spałam mocnym snem, a teraz kładę się do łóżka, przekręcam się z boku na bok, nie mogę usnąć, później mąż chrapnie, ja się wybudzam, chce mi się siku, znowu się wybudzam, potem się budzę o 4:30 i nie mogę usnąć do rana, więc zaczynam pracować, a potem jestem niewyspana. To są, to co Ci opisałam, to są te powiedzmy trzecie stadium na drodze do bezsenności, na którą docelowo psychiatra czy jakiś inny specjalista wypisze Ci leki nasenne, czyli leki, które ułatwią Ci wyhamowanie po całym dniu i pomogą Ci wejść w taki głęboki sen. I teraz jeśli odpowiednio wcześniej zobaczysz, że kurczę, coś jest nie tak, co się zmieniło, co mogę zrobić, żeby rzeczywiście ta jakość snu była lepsza, żeby się bardziej wysypiać, to już możesz zacząć odwracać ten proces i nie posuwać się po równi pochyłej, tylko wracać rzeczywiście w stronę zdrowia. No i to chyba podsumowując tę część. I na przykład żeby wracać właśnie z tej bezsenności, tak? Żeby jakie byłyby trzy kroki, które by ja Ajurweda, nie wiem, zaleciła w takim wypadku. Jeśli mówimy o bezsenności, no właściwie, bo tak rozmawiałyśmy wcześniej, że też temat wyczerpania jest takim tematem, który dotyka mam. Ja myślę, że jakość snu jest pierwszym problemem mam. Drugim tematem jest właśnie to, że są po prostu wyczerpane i przemęczone. Skoro zaczęłam o śnie, to ten wątek kontynuując. Ajurweda uczy, że pomiędzy 20 a 22 to jest czas już na przytulanie. To jest czas ciała, czas bliskości, czas na uwalnianie oksytocyny, jeśli lubisz sobie to tak powiedzieć. Czas na kizianie się, nie wiem, z kotem, z dziećmi, z mężem, ewentualnie ogarnianie domu, zwalnianie. I teraz u każdej z nas to zwalnianie będzie wyglądało inaczej, bo może twoje zwalnianie jeszcze będzie obejmowało posprzątanie kuchni, salonu i nie wiem, nastawienie jakiegoś jedzenia na jutro. Ale w każdym razie to już nie jest czas na siedzenie na Facebooku, na oglądanie jakichś rzeczy, które są bardzo stymulujące dla umysłu, na czytanie jakichś mądrych książek o zdrowiu. Mam takie klientki, które są chore, nie mogą spać dobrze i czytają o 23:30 o ziołolecznictwie. To już jest moment, żeby pozamykać to, co się da, odłożyć to, co się da, zadać sobie, żebyś sobie zadała pytanie, czy rzeczywiście potrzebujesz, nie wiem, patrzeć tam w te media społecznościowe, czy w ten internet, czy w jeszcze coś innego, co cały czas jakby porusza twoje myśli, porusza twoje serce, porusza ciebie. Niby siedzisz, ale dalej gdzieś tam jeszcze emitujesz tą energię, to po prostu męczysz się w pewien sposób. Już zaczynasz zwalniać, bierzesz sobie prysznic, bierzesz sobie kąpiel, nie wiem, przebierasz się w jakieś domowe ciuchy, jak nie możesz wziąć prysznica, bo wiem, jak to czasem jest z dziećmi. Czasem marzeniem jest po prostu zmienić spodnie na inne od tych, które były w pracy. Więc to bym powiedziała numer jeden. To jest po prostu zamykanie życia zawodowego i życia też, które dociera do nas przez te sprzęty i przechodzenie już do takiej strefy relaksu, do strefy wyciszenia się. Po to, żeby koło 22:30 być gotowym już do snu. Drugi element to jest jedzenie. Jeśli zjesz późno, czyli późno, to nie wiem, o 21:00 coś, co jest pobudzającego, coś, w czym będzie sporo cukru, węglowodany, jakieś, nie wiem, makarony, jakieś pomidory, wypijesz jeszcze coś takiego, co rzeczywiście działa pobudzająco na twoje ciało, to ciało nie będzie chciało iść spać, bo będzie miało taki komunikat, że coś się tu dzieje, ja muszę być gotowe do akcji. Więc druga rzecz to jest odpowiednio wcześniej zjedzona kolacja. Ja jestem daleka od zaleceń jedz kolację o 6:00, bo wiem, jakie są realia, ale myślę, że gdzieś 7:00, 8:00 na lekką, ciepłą kolację, która pozwala się ugruntować po całym dniu, to jest drugi krok sensowny do wprowadzenia. Trzeci, to już powiedziałabym, to jest twój last call, że tak powiem, passengers traveling to, nie? Tak jak się mówi na lotnisku, pasażerowie, którzy podróżują do jakościowego snu, niech wsiądą na pokład gdzieś przed 22:30. Dlaczego?
bo mniej więcej pomiędzy 22.30 a 23.00 zachodzi takie przejście w naszym ciele, które sprawia, że jeśli przetrzymamy tą godzinę, to będziemy mieć taki drugi flow, będziemy mieć takie poczucie mocy i w ogóle poczujemy się głodne, będziemy świetnie skupione, jaka koncentracja, ile teraz w ogóle roboty będę odwalać po tej 23.00, bo wtedy wchodzimy w ten cykl, który w ajurwedzie nazywa się cyklem Pitta, który służy jakby właśnie robieniu rzeczy. Tylko on w naturalny sposób wbudowany jest wtedy po to, żeby regenerować naszą wątrobę, regenerować nasz układ trawienny, a nie po to, żebyśmy siedziały zajadając chleb z masłem orzechowym i pisały jakieś tam zaległe wypracowania albo nie wiem, co tam jeszcze każda z nas robi. Także trzy kroki jeszcze raz. Zwolnij wieczorem, kiziaj się z kotem, mężem, dzieckiem, weź prysznic, przebierz się w domowe ciuchy. Drugi krok, zjedz jakąś kolację, która będzie w miarę lekka, będzie sycąca, będzie ciepła, nie będzie obciążająca. No i trzeci, patrz na ten ostatni dzwonek, bo jeśli przegapisz ten moment, to po prostu będziesz mieć drugi flow i będzie ci ciężko zasnąć. Czasem klientki się kładą do łóżka o 23.15 i mówią mi, no wiesz, poszłam spać, ale nie mogłam zasnąć. No bo to już jest trochę po, że tak powiem, musztarda po obiedzie i w naturalny sposób twoje ciało łapie tą drugi powiew energii. I ja myślę, że tutaj warto zrobić taką malutką dygresję, bo to jest takie pytanie, teraz ty je widzisz pewnie u siebie. Kochana, to tak jak u mnie, 3 lata i mój Kazik ma 11 miesięcy. Tak. I że to jest taka podobna sytuacja, że temu dziecku też łatwo się przekręcić ten zegarek, tak? W takim sensie, że ta 22 dla dziecka to już jest bardzo późno. To jest bardzo późno. Dzieci mogą spać od 18, 3 latki już na pewno. Bo to jest ten moment, kiedy one zaczynają po raz pierwszy wieczorem ziewać, tak? Robi się ciemno i warto to obserwować, bo to dziecko, które ma przekręcony zegarek, ono właśnie będzie takie nakręcone i może potem nie chcieć pójść spać właśnie o godzinie 8, kiedy nam by to odpowiadało. Ostatnio miałam na warsztacie z pozytywnej dyscypliny właśnie taką sytuację. Całe szczęście na tym warsztacie także znalazła się trenerka snu, która właśnie przeprowadziła tego rodzaju rozmowę, o której, jak, gdzie, kiedy. No i dziecko 6-letnie powinno spać minimum 11 godzin. Tak, już nie pamiętam, jakie są wskazówki dla tych malutkich dzieci, mniejszych, natomiast no, taka ogólna informacja, że zwykle nasze dzieci są niewyspane i dlatego nie mogą zasnąć. Tak. To jest, ja bym tylko dopowiedziała do tego właśnie z tym współczuciem, o którym mówiłaś wcześniej, czyli współczuciem zarówno dla tej dziewczyny, nie widziałam twojego imienia, Kasia, nie wiem, która to... Karola. Dla ciebie i dla twojego dziecka, że jakby każdy z nas ma trochę inne możliwości, jeśli chodzi o łatwość zasypiania na przykład, łatwość wyciszania się po całym intensywnym dniu i pech chce, że te dzieci, które są takie wrażliwe i pobudzone, ciężko mają z wyciszeniem się i chodzą po prostu nakręcone jak ping-pongi, a jeśli w porę nie pójdą spać, to jeszcze bardziej ping-pongują, że tak powiem. I do tego mama też jest już później przemęczona. Najczęściej do takiego stanu, że dzieci chodzą spać tak późno, no prowadzi po prostu sekwencja kilku miesięcy albo nawet roczek czy dwa, takich nie do końca właściwych nawyków związanych z wyciszaniem układu nerwowego po pełnym wrażeniu dniu. Także powiedziałabym ci tak, to daś, kierunek w tym wypadku u ciebie byłby taki, żeby dziecko chodziło spać wcześniej, ale to potrwa, bo ono po prostu już przywykło do tego. I teraz to potrwa, to czasem będzie zmiana, nie wiem, o 15, o pół godziny, zmiana różnych drobnych elementów wieczoru, które na przykład zaczyna się w waszym domu od 19, po to, żeby docelowo to dziecko było w łóżku na przykład o 21, to już będzie progres w tej sytuacji bardzo duży. To ci daje już tą godzinę czy półtorej więcej, prawda? To nie od razu musi być, nie wiem, 6 czy 7 czy 8. Dla wielu mam to będzie właśnie zmiana o 15, pół godziny, to już będzie bardzo, bardzo dużo. Mhm. Super, dzięki. Tu mam taki punkt, jakie są te pierwsze wskazówki, że jesteśmy na złej drodze. I tutaj też mam taki podpunkt w środku, o co chodzi z tą profilaktyką, tak? Bo i w życiu mamy, podejrzewam, że moglibyśmy powiedzieć o takich kilku wskazówkach w życiu mamy, które powinny nam tę pomarańczową lampkę zapalić, że coś już, jesteśmy na najlepszej drodze do tej choroby, jeśli jeszcze nie mamy takich zaburzeń, nie wiem, ja mam, często mówię, zaburzenia z niedoczynność tarczycy i różne tam inne swoje rzeczy,
i dla mnie te wszystkie terapie nasze zachodnie, no, czuję, że one są niewystarczające, po prostu nie dają mi, no nie opiekują się mną, tak? Nie czuję, żebym się opiekowała tak, jak powinnam. To więc... Pierwsze, wiesz, jak czasem słucham rozmów mam, to myślę, że jeśli wypowiadasz zdanie w stylu Boże, muszę się napić kawy, bo nie dociągnę do wieczora, albo w moich żyłach płynie krew i kawa, czy kawa i cukier, albo muszę zjeść coś słodkiego, bo padnę na pysk. Jeśli słyszysz takie zdania, wypowiadasz je na głos albo w swojej głowie gdzieś koło 12 w południe albo 16 po południu, to jest to pierwszy znak ostrzegawczy, że jedziesz na rezerwie. Jeśli tak jak tu Karola pisząc w tym komentarzu, siedzisz za kierownicą samochodu i czujesz, że usypiasz, to jest to też znak ostrzegawczy, pora coś zmienić, zanim organizm wystawi nam rachunek za to przeciążenie i przemęczenie. Jeśli rzucasz się na jakieś produkty, o których wiesz, że są smaczne, ale wiesz też, że dają kopa, i czujesz, że musisz to zrobić, bo jeśli tego nie zjesz, to po prostu będziesz się czuć źle, to też jest znak ostrzegawczy. Bo ja sama lubię różne, nie wiem, szarlotki i pączki, ale jem je jakby wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy muszę je zjeść, żeby na przykład przyjść na live'a o 12 zasią i być w stanie z siebie coś wyemitować. To nie jest rodzaj przymusu, czyli takiego sięgania po jakąś turbodopalacze, tylko to jest rodzaj wyboru i korzystania z przyjemności w życiu. Chyba wszystkie te momenty, w których po prostu narzekasz, w których niezależnie od tego, jaka jest pogoda, a w Polsce często jest do bani, zwłaszcza w okresie pomiędzy zimą a wiosną, coś ci dolega, coś cię pobolewa, coś jest nie tak, wzdychasz, sapiesz, patrzysz w lustro i bez makijażu nie chcesz wyjść z domu. To są wszystko znaki ostrzegawcze, że pora się pochylić nad swoim zdrowiem i rzeczywiście zacząć konkretnie działać, nie czekając, aż lekarz tam zdiagnozuje mądrze coś, co brzmi egzotycznie albo mniej egzotycznie, co w gruncie rzeczy niczego nie wyjaśni, tylko dolepi etykietkę do tych wszystkich objawów, które masz. Tak, tak, tak naprawdę. I ja tak teraz mam potrzebę, żeby to zamknąć od strony odzyskiwania swojego życia dla siebie, bo to jest trochę tak, tak. Jakbyśmy różnym sprawom oddali swoje życie, prawda? I ja wiem to z własnego doświadczenia, bo to jest bardzo łatwo tym wszystkim fascynującym rzeczom oddać te kawałki siebie i nie wiem, posiedzieć jeszcze na Facebooku, bo może tam taki fajny komentarz pod tymi moimi postami jest, może ja powinnam tam jeszcze podpisywać. I ja to czasem robię, bo nie każdy z nas czasem daje się w to wciągnąć. I nie wiem, wciągnąć się, wczoraj miałam bardzo intensywne popołudnie, ale też pozwoliłam na różne rzeczy, żeby one mnie wciągnęły, tak? Czyli najpierw jedno dzieckie mogę na jedne zajęcia, potem pojechaliśmy na jakieś kręgle, byliśmy w domu za 27 i 8 i jak tutaj wyciszyć dzieci, tak żeby na 8 były w łóżku. Tak, one wypadają, jak zjeść tą ciepłą kolację, tak? Czyli jakby to świat jest w tym momencie tak przebogaty, naprawdę to jest. I ja to mówię jako mama już trochę większych dzieci, tak? Bo ja już nie mówię o tych wszystkich sytuacjach, które rzeczywiście naszą energię pochłaniają, prawda? I nagle się okazuje, że jestem na tyle zmęczona wieczorem, że nie mam siły podjąć decyzji, bo to też jest taki efekt, że mam teraz zrobić coś, co nie jest moim nawykiem, czyli iść wcześniej spać. Bo nie miałam, nie to, że nie miałam tego zaplanowanego, ale jakoś jednak zrobienie w tym zmęczeniu tego ruchu, żeby właśnie iść spać, jest wysiłkiem. I dlatego warto być tutaj z siebie bardzo wyrozumiałą i dlatego warto zacząć wcześniej, czyli właśnie o tej 20, kiedy jeszcze masz siłę się wykąpać i przebrać w piżamę i potem ewentualnie coś sobie dorobić. Albo czasem niektóre się osoby kąpią wtedy, kiedy dzieci się kąpią, albo kąpią się razem z dziećmi. I wtedy już jesteśmy gotowe do tego wieczoru i potem już jakby oszczędzamy ten czas na czas i może energię też na późniejsze rzeczy, prawda? Tak, tak. To jest jakby, ja bym tak mi przyszła teraz taka metafora, jak cię słuchałam, bardzo obrazowa, bo w sumie chyba każda z nas to rozumie, prawda? My jako kobiety myślę, że mogę sobie pozwolić na taką metaforę, że ze zdrowiem i ze spaniem jest trochę jak z seksem. Trudno po prostu wcisnąć przycisk, teraz będę mieć seks, bo w ogóle jest czas i nie wiem, mąż jest i robimy to, a przydaje się jakiś rodzaj gry wstępnej, taki czy inny. Z mojego doświadczenia wynika, że jak nie mieliśmy dzieci, to było
była długa gra wstępna. Jak mamy, to i pół godziny jest bardzo cenna, albo jakiś, nie wiem, miły dotyk przy śniadaniu, pocałunek, nie wiem, jakaś miła niespodzianka, jakiś dobry SMS. Trochę tak jest, że jeśli chcesz pójść spać rzeczywiście koło 22:30, jeśli chcesz po prostu o siebie zadbać, to zanim to się stanie, to potrzebne są takie małe sygnały dla twojego ciała, że to nadchodzi, że to jakby się zbliża i wtedy rzeczywiście łatwiej wejść w ten stan, bo jeśli tak po prostu z buta będziesz chciała zasnąć, to tak samo jakbyś z buta chciała po prostu się namiętnie kochać ze swoim mężem. No nie wiem, jaką jesteś kobietą, ale te, które znam na czele ze mną, potrzebują jednak trochę dłuższej rozgrzewki. Okej, super metafora, bardzo obrazowa. Prawda? Okay. Zostaje w głowie, mam nadzieję, że zostanie z tobą po tym live'ie i zacznie ci się właśnie trochę burzyć ten taki sztywny pomnik zdrowia, bo myślę, że bardzo wielu ludzi w ogóle jakieś zdrowie to jest dla nich nie wiadomo za bardzo, co to jest, póki się nie schrzani, czyli szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, a rzeczywiście zdrowie jest po prostu taką podstawą naszego sukcesu w życiu, naszego szczęścia, naszego spełnienia. Jeśli jest zdrowie, to możemy robić, co chcemy. Jak go nie ma, no to wtedy się właśnie okazuje, jak bardzo jest esencjonalne, jak bardzo jest kluczowe. Nie bez powodu na wszystkich tych imieninach i urodzinach do znudzenia powtarzamy te same życzenia. Zdrowia, szczęścia i pomyślności, albo zdrowia i pieniędzy. Z jakiegoś powodu to zdrowie jest na miejscu pierwszym. Chociaż większość z nas żyje w taki sposób, jakbyśmy, nie wiem, myśleli, że ono jest po prostu na zawsze dane nam, nigdy nie odejdzie i nie trzeba się nim wcale zajmować. Tak, tak. I też dla mnie ta informacja, która płynie z Ajurwedy, jest to, że zdrowie to jest proces, to nie jest coś, co albo masz, albo nie masz, tylko zdrowie to jest coś, co robisz właśnie w tych małych kropkach. I to takie myślenie mi pomaga przejąć odpowiedzialność za te małe kroki. Tak. Tak, drobne, bo właśnie jak rozmawiałyśmy wcześniej, to ja właśnie jakby sedno mojej pracy to są konsultacje jeden na jeden, ale w którymś momencie zaczęłam robić kursy online. Dlaczego? Bo zobaczyłam, że problemem nie jest to, że ludzie nie wiedzą. Na początku to jest problem, że nie wiedzą, a potem problem polega na tym, że po prostu tego nie robią, że wydaje im się, że to jest, nie wiem, to tylko pić tą wodę i to ma tak tyle zmienić, że zaczynam dzień od szklanki ciepłej wody, albo to ten spacer 15-minutowy ma mnie uratować, ma wpłynąć na zmianę mojego zdrowia, a później jak słyszą to ciągle i wciąż w kursach online, które trwają, nie wiem, po 21, 30, 40 dni i są gdzieś w kontakcie z tą wiedzą, zaczynają rzeczywiście to robić, to okazuje się z perspektywy pół roku czy roku, że tak, szklanka ciepłej wody na początek dnia robi ogromną różnicę. Tak, 15 minut spaceru, jak mieszkasz w mieście i nie masz kontaktu z naturą, też robi ogromną różnicę. I z takich maleńkich kawałków układa się zdrowie, myślę, że zarówno mamy, jak i dzieci, bo czasem mamy przychodzą i chcą o dzieci dbać, ale jeśli same są w polu, no to tak jak w samolocie. Nie? Najpierw załóż maskę sobie, a potem możesz zadbać o swoje dziecko. Tak samo ze zdrowiem. Jeśli chcesz rzeczywiście zadbać o zdrowie swoich dzieci, to zatroszcz się o siebie. Po to, żeby mieć więcej energii dla nich, ale też po to, żeby być dla nich przykładem, bo dzieci niestety, ale najwięcej uczą się obserwując nas. Chciałabym, żeby było inaczej czasem, ale... Ja jak zwykle chciałabym, żebyście sobie wzięły z tego live'a, a będziemy powolutku już dokańczać, wzięły sobie jakiś jeden krok właśnie, który wdrożycie, choćby i to była ta sztanka ciepłej wody rano, która rozgrzewa, tak, te wszystkie organy, uruchamia cię, po prostu nawilża, coś jeszcze robi? Może robić dużo więcej, bo po pierwsze przepukuje układ pokarmowy, czyli jeśli ktoś ma problemy z porannym wypróżnieniem, to będzie miał mniejsze. To jest jakieś przygotowanie, rozgrzanie ciała po nocy, które jest troszkę zimna, jest troszkę statyczna, w sensie tego, co się dzieje z ciałem. Jest bardzo ładnym wstępem do śniadania. Niektórzy się budzą głodni, inni w ogóle nie chcą jeść, więc ta ciepła woda będzie też pobudzać apetyt. Ważne jest to, żeby to była woda ciepła, nie gorąca, nie letnia, nie w temperaturze pokojowej, tylko rzeczywiście taka przyjemnie ciepła. I druga sprawa, jeśli chcesz do niej czegoś dodawać, to pamiętaj, że nie ma takich jednego zalecenia dla wszystkich. Dla niektórych woda z cytryną będzie okej, dla innych będzie podrażniała. Dla niektórych woda z miodem i z cytryną będzie dobra, dla innych nie. Taka najbardziej neutralna, taka, którą mogę zalecić każdemu nie widząc go, to jest po prostu ciepła woda, a później dochodzą wody z różnymi dodatkami. Proste, co? Tak, proste i właśnie takie bardzo, bardzo szybkie.
Słuchajcie, i myślę, że na zakończenie jeszcze, jeśli chodzi o krok, ja bym chciała pokazać w tym live'ie i w tych kolejnych live'ach takie różne ścieżki, które wy możecie sobie wybrać, żeby zgłębiać dalej. I ja umieszczę też tutaj w wydarzeniu w grupie filmy Marysi. Po pierwsze to dotyczące ogólnego wstępu do Ajurwedy, żebyście mogły sobie go zobaczyć, a po drugie zaproszę was na taką stronę, gdzie ona nagrała 5 czy 6 takich filmików wprowadzających do tego kursu, który teraz u niej rusza, tarczyca z Ajurwedą, tak? Dobrze to mniej więcej mówię, to o to generalnie chodzi. I wiecie co, i nawet zachęcam was do tego, żebyście przeczytały sobie po prostu stronę sprzedażową tego kursu, bo ona jest tak obrazowo napisana. Marysia tam pisze o tym, że jakby my się zadłużamy naszemu zdrowiu, tak? Taką stosuję metaforę, że to jest troszeczkę jak zadłużanie się na karcie kredytowej, a potem przychodzą rachunki. I to jest tak obrazowe, że na mnie to naprawdę dobrze działa. Jeśli stwierdzicie, że to jest przestrzeń dla was, to rzeczywiście moje doświadczenie jest takie, ja korzystam z kursu Marysi dotyczącego odchudzania do tej pory, to nie są kursy dla osób, które nie wiedzą, chociaż może też, bo ja też się bardzo dużo dowiedziałam, ale przede wszystkim dla tych, którzy nie robią. Bo przez to, że Marysia jak mantra codziennie powtarza te same rzeczy, sprawdź, czy zrobiłaś to, a czy zrobiłaś to, a czy zrobiłaś tamto, a czy siam to, czy owam to, tą checklistę, to rzeczywiście się to robi, rzeczywiście to jest w głowie i rzeczywiście robi się te drobne kroki, raz więcej, raz gorzej, raz lepiej, raz mniej, ale ta zmiana następuje i to jest takie moje osobiste doświadczenie. Co Marysiu jeszcze mógłbyśmy na zakończenie dodać? Aha, ten kurs o tarczycy, jeśli ktoś z was jest tematem tarczycy w Ajurwedzie bardzo zainteresowany, to ta sprzedaż tego kursu kończy się w czwartek i to jest ważne, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, że nie odkładajcie tego na weekend, bo może być za późno. Tak. Tylko dodam od siebie, że w czwartek właśnie będę prowadzić webinar, który jest przede wszystkim na temat takiego psychologicznego aspektu w tarczycy, ale myślę, że jest genialnym tematem też dla mam, bo to będzie webinar o tym, jak nasz sposób przeżywania, reagowania na świat, czyli na przykład nasze poczucie, że muszę wszystko zrobić sama, albo że muszę, nie wiem, pójść spać i zrobić to, tamto, siamto, że muszę zaznaczyć wszystkie pozycje na liście to-do, rzeczywiście wpływa na stan naszego ciała i obciąża nasze organy. Także niezależnie od tego, czy tarczyca jest twoim problemem, czy nie, to zapraszam cię na ten webinar, bo bardzo, bardzo dużo skorzystasz. No, o moich webinarach chodzą takie opinie, że bardzo dużo się na nich dzieje, w sensie takiej właśnie nie tylko wiedzy, ale chyba otwierania się po prostu na nową, taką nową świadomość, nowe zrozumienie tego, o co chodzi w tym zdrowiu, jak się do tego zabrać. One po prostu transformują. Super. Tu jeszcze jest takie jedno pytanie, nie wiem, czy to jest na teraz, czy może na webinar będzie to pytanie. A co Ajurweda mówi na temat tak zwanych nocnych marków i skowronków? Moi rodzice są świetnym przykładem i ciągle się zmieniają. Tak, wiesz co, Tamara, tak? Bardzo dużo Ajurweda na ten temat mówi, bo Ajurweda mówi, że są trzy typy, Vata, Pitta i Kapha, i każdy z nich różni się pod względem tego, o której zasypia, jak łatwo zasypia i jaka długość snu mu służy. To jest prawdą w tych nocnych markach i skowronkach, ale nasza kultura, nasz sposób życia, nasza praca, media sprawiają, że tej prawdy nadużywamy i przesuwamy tych nocnych marków nie na 22, tylko na pierwszą, a te skowronki to też nie są o 5, tylko nie wiem, o 7 rano. Światło, technologia sprawia, że to, co kiedyś było nocnym markiem, dzisiaj trochę inaczej wygląda w rzeczywistości. Więc odpowiadając jeszcze raz jednym zdaniem na twoje pytanie, jest coś na rzeczy, ale to nie jest dokładnie tak, jak to obserwujesz w dzisiejszym świecie. Okej. Bardzo bardzo dziękuję wszystkim. Dziewczyny, napiszcie nam, z czym wychodzicie z tego live'u, żebyśmy wiedziały, że to wam służy i że to było dla was wartością. I też to, co jest zapisane, to do czego się tak jakby bardziej wysilimy, żeby zaznaczyć obecność tego wniosku, to też będzie mocniej działać w waszym życiu, więc to jest dla mnie taka korzyść, że czuję, że wy skorzystacie z tego jeszcze bardziej. Dziękuję ci, Marysiu, że byłaś. I Marysia też ma w planie w przyszłym roku taki kurs o zdrowiu mamy i dziecka, tak? Ogólnie w 2018 roku, więc jeśli to jest temat, który mógłby was zainteresować, to też dajcie znać. To myślę, że dla nas będzie, dla Marysi będzie ważna informacja, czy robić to szybciej, czy robić to później.
Super. Tak? Martyna pisze, będę pić ciepłą wodę. Dobrze, bardzo dobrze. Przetestuj sama, że to działa. Ajurwedy nie trzeba brać na słowo. Mogę wam się podobać, nie wiem, bo jestem ładnie ubrana albo coś wam się tutaj wpadło wam w oko, ale tak naprawdę to jest wiedza praktyczna, przetestowana przez 5000 lat. Jak zaczniesz to wdrażać w życie, to sama zobaczysz, że to działa i będziesz chciała więcej. A wtedy zapraszam po więcej. Jestem, służę tym, co mam. I chciałabym jeszcze, aha, to bym chciała wam powiedzieć na koniec, że to jest mój pierwszy live. Ja mam ze sobą sporo webinarów, kilka kursów online, ale to jest mój pierwszy absolutnie live, także na zawsze zostanie w mojej pamięci. Dzięki Asiu i wszystkie dziewczyny, które przyszły dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się cieplutko jeszcze tutaj w wyświetle, kto jest kim, jak mamy takie magiczne opcje. Trzymajcie się, piszcie, może uda mi się namówić albo przekazać Marysi pytania, jeśli jeszcze jakieś się pojawią, więc na pewno będziemy to zaglądać. I zaglądajcie tutaj do nas, do grupy, bo będziemy dalej odzyskiwać swoje życie dla siebie na różne jeszcze ciekawe sposoby. Zdradzę tylko Romka tajemnicy, że chcę przygotować live o pieniądzach, czyli po prostu jak pieniądze odzyskiwać, w sensie, że władzę nad pieniędzmi. Myślę o tym, żeby zrobić live o pracy z pewnym gościem, ale to wszystko się okaże, jak mi się to dokładnie uda, więc jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz dzięki serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! Pa, pa!